1 sierpnia Ilona Wrublewska Czarnotka witam państwa serdecznie i zapraszam na dzień. Z końcem lipca weszły w życie przepisy, dzięki którym konsumenci mogą zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego nawet na 8 miesięcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzi analizę, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. Nowe wakacje kredytowe wprowadza ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przepisy weszły w życie 29 lipca. Mogą z nich skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Raty można zawiesić już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość wakacji od kredytu na maksymalnie 8 miesięcy. W tym celu trzeba złożyć wniosek w banku. W czasie wyższych kosztów utrzymania gospodarstw domowych i rosnących stóp procentowych, które przekładają się na wysokość rat kredytów, wakacje kredytowe to duża ulga dla kredytobiorców i ich rodzin. Skorzystanie z nich pozwala nie tylko ograniczyć koszty obsługi kredytu hipotecznego przy wysokich stopach procentowych, ale również przeznaczyć zaoszczędzone środki z rat na nadpłatę kredytu lub tzw. poduszkę finansową na trudne czasy. Dlatego istotne jest, by unikać przeznaczania tych środków na bieżącą konsumpcję, a wykorzystać je choćby do nadpłaty kredytu, dzięki czemu obciążenia finansowe już po wakacjach kredytowych mogą być niższe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzi analizę, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. Pod lupą znalazło się 16 banków. W ramach postępowań wyjaśniających zweryfikujemy, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. Pod lupą znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne. Zbadamy m.in. czy i jak banki informują konsumentów o wakacjach kredytowych. Sprawdzimy także, czy banki na czas uruchomiły możliwość składania wniosków, w tym elektronicznie. Zwrócimy również uwagę na to, czy banki nie utrudniają konsumentom skorzystania z wakacji kredytowych lub czy nie próbują ich do tego zniechęcić. Na przykład, bezpodstawnie strasząc utratą bądź obniżeniem zdolności kredytowej w przyszłości. Nie akceptujemy praktyki, która pojawia się już w niektórych bankach a dotyczy wymagania osobnego wniosku na zawieszenie spłaty rat w każdym kwartale obowiązywania wakacji kredytowych, a nawet osobnego wniosku na spłatę poszczególnej raty. To utrudnianie skorzystania z wakacji kredytowych wprowadzonych, aby użyć konsumentom. Newralgiczne mogą okazać się pierwsze dni funkcjonowania nowej ustawy. Wchodzi ona w życie w piątek 29 lipca. Tymczasem wiele osób płaci ratę na początku miesiąca. Dlatego bardzo ważne jest, aby banki były gotowe na przyjmowanie wniosków już 29 lipca, a także umożliwiły składanie wniosków poprzez bankowość elektroniczną. Ważne jest również to, aby te systemy działały przez weekend bez przerw technicznych. Inaczej część kredytobiorców może przepaść pierwszy miesiąc wakacji kredytowych, którym jest właśnie sierpień. W związku z tym, że prawo do wakacji kredytowych przysługuje bezwarunkowo konsumentom w zakresie jednego kredytu hipotecznego przeznaczonego na cele mieszkaniowe, złożenie wniosku i skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno mieć jakiegokolwiek wpływu na późniejszą ocenę zdolności kredytowej konsumenta. Dlatego zweryfikujemy, czy w tym zakresie banki nie represjonują klientów, którzy skorzystali z ustawowego prawa do wakacji kredytowych? Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, to bankom mogą być postawione zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania klauzul niedozwolonych, grożą za to kary do 10% rocznego obrotu. Wakacje kredytowe są bezpłatne. To znaczy, że zawieszona zostaje spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W okresie zawieszenia bank nie może też pobierać żadnych opłat, z wyjątkiem tych za ubezpieczenie umowy. Łódzkie Centrum post to program rehabilitacji skierowany do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem. By uczestniczyć w programie wystarczy się zgłosić. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego, którzy przebyli COVID-19 do uczestnictwa w regionalnym programie rehabilitacji Łódzkie Centrum postCOVIDowe. W ramach programu pacjenci będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich, specjalistycznych badań, rehabilitacji. Z programu skorzystać mogą osoby, które przechorowały COVID-19 i nie korzystały do tej pory z innej formy rehabilitacji postkowidowej finansowanej ze środków publicznych. Udział jest bezpłatny. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej pomocy, muszą się najpierw zgłosić. Projekt podzielony jest na etapy. Pierwszy to kwalifikacja uczestnika, w ramach której pacjent m.in. będzie miał wykonane badania i konsultacje ze specjalistami. Drugi etap to ocena wyników i badań zakwalifikowanie bądź niezakwalifikowanie osób do projektu. Kolejny etap to rehabilitacja, natomiast ostatnim etapem będzie analiza wyników. Zapisy przyjmowane są telefonicznie w godzinach od 9 do 15 lub mailowo przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, a także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian Med w Pabianicach. Z Bełchatowskim Szpitalem można się natomiast skontaktować pod numerem telefonu 44 635 82 45. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim cztery osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona minionej doby wykonano osiem testów, z których cztery wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 48 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 182 testy, w tym 51 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 618 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 545, natomiast ponownych zakażeń 73. Lekarze POZ wydali 33 zlecenia na wykonanie testów. Łącznie wykonano 2940 testów. 673 wskazało wynik pozytywny. Jeziora rzeki stawy i leśne szlaki rowerem, kajakiem, a także na nogach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi przygotowała nietypową mapę z leśnymi atrakcjami dla całej rodziny. Nie mapa to kilkanaście propozycji na rodzinne wyprawy i spędzenie czasu na łonie przyrody. Nie mapa to jest nic innego jak taki ilustrowany przewodnik dla rodzin. Nie mapa Lasów Łódzkiego obejmuje jakby swoim zasięgiem cały teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, więc znajdziemy tam ciekawe miejsca nie tylko z terenu nadleśnictwa, lecz właśnie z różnych nadleśnictw, które należą do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Ta nowoczesna mapa ma pomóc rodzinom w planowaniu wycieczek po lasach. W ciekawy sposób opisuje miejsca, szlaki, sposoby na odkrywanie lasu z dziećmi. W tej niemapie jest bardzo dużo ciekawych miejsc, są też pomysły, jak można spędzić fajny czas, na jakieś takie zabawy, jakieś atrakcyjne, takie formy spędzania czasu z dziećmi właśnie na łonie natury. Co istotne, mapa nie wskazuje dokładnych lokalizacji, a raczej przybliżone miejsca. Jak podkreślają autorzy mapy, chodzi o to, by zainspirować użytkowników

co nieznane. Jak można w ciekawy sposób odkrywać las z dzieckiem? Myślę, że tych sposobów jest bardzo dużo, też zależy jakby, no, czym możemy zainteresować dziecko, tak? Z terenu Nadleśnictwa Bełchatów miejsce, które znajduje się w tej niemapie, to jest obszar święteługi. Tam jest altana, są dwa pomosty i to jest miejsce, gdzie można w fajny sposób na przykład obserwować ptaki. Możemy zabrać ze sobą lornetkę, jakiś atlas ptaków, próbować sobie rozpoznać te ptaki, więc jest to bardzo fajny pomysł na Czas wolny. To jest taka wycieczka tylko na nogach, czy rowerem, kajakiem w jakiś inny sposób? Różnie. W niemapie znajdują się różne miejsca, znajdziemy i jakieś pomysły na spływy kajakowe i takie, gdzie możemy się udać na spacer. No jeżeli chodzi o nasze święte ługi, to tam faktycznie najlepiej chyba udać się rowerem, bo parking jest daleko, więc musimy się nastawić albo na to, że zostawiamy samochód, bo jak wiemy samochodami nie wjeżdżamy do lasu, więc albo zostawiamy ten samochód na parkingu i idziemy na. Dłuższy spacer, albo już zakładamy z góry, że to jest wycieczka rowerowa i, i też będzie fajnie. Nie mapę można pobrać ze strony internetowej, ale także odebrać m.in. w nadleśnictwie Bełchatów przy ulicy Lipowej 175. Mapa dostępna jest także w innych punktach Lasów Państwowych. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc!